Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Ostatnio mówiliśmy o proaktywności, ale podczas sesji coachingowych, które prowadzę, wiele kobiet i matek pyta mnie, w jaki sposób zareagować na niezbyt właściwe zachowanie swojego dziecka w taki sposób, żeby go nie zranić. Muszę Wam powiedzieć, że będąc osobą temperamentną, kiedyś zdarzało mi się bardzo często zachować w sposób no, po prostu nieprofesjonalny, ale zdarzyło mi się kiedyś być na warsztatach rodzicielskich, podczas których dowiedziałam się o pewnej filozofii. I muszę Wam powiedzieć, że ta filozofia nie musi być, czy nie powinna być stosowana tylko w stosunku do dzieci, ale również do dorosłych, współmałżonków, a także pracowników. Też na początku chciałabym powiedzieć, że to nie jest też tak, że ja zawsze stosuję tą filozofię. Bądźmy szczerzy, byłabym hipokrytką. Czasami zareaguję szybciej niż bym pomyślała, ale jeśli chociaż na 5 takich zachowań zdarzy mi się jedno, kiedy sobie o niej przypomnę, to też już jest jakiś postęp, a powielany nawyk powoduje, że on się ugruntowuje i będziemy zachowywać się tak coraz częściej. Podam Wam przykład na konkretnym zachowaniu mojego dziecka tej filozofii. Filozofia ta nazywa się filozofią Foucault, zatem składa się z 4 literek F, U, K i O. Moja córka kiedyś pomazała mi w mojej kuchni ścianę kluczami do mojego samochodu. Normalnie w takiej sytuacji zdenerwowałabym się, wściekła i zaczęła na nią krzyczeć. Ale kiedy po tych warsztatach dowiedziałam się o tej filozofii, postanowiłam ją zastosować w życiu. I powiedziałam coś takiego, stosując pierwszą literkę. F jak fakt, czyli nazwij to, co miało miejsce tu i teraz. Uważaj, żebyś nie wyraził opinii, czyli mówisz o faktach. I powiedziałam, widzę kochanie, że pomazałaś mi ścianę. Następna literka U powinna mówić o uczuciach, powinnaś się ustosunkować do tego, co się wydarzyło tu i teraz, nie kiedyś wcześniej, ale tu i teraz. I w tej sytuacji musisz zapomnieć o mówieniu ty, bo ty i tak dalej, i tak dalej. Tu jest miejsce w literce U na mówienie o tym, co ja, o moich uczuciach, czyli powiedziałam, jest mi przykro, ponieważ zniszczyłaś mi ścianę. W literce trzeciej, która jest, nazywa się K, mówimy o konsekwencjach. Konsekwencje tego, co się wydarzyło, czyli konsekwencje faktu, który miał miejsce. W tym przypadku powiedziałam do mojej córki, to spowodowało, kochanie, że nasza ściana wygląda brzydko, a przez to w niedługiej przyszłości będziemy musieli wydać pieniądze, aby pomalować tą ścianę, a moglibyśmy je przeznaczyć na kupienie zabawki dla ciebie. I ostatnia literka O mówi o oczekiwaniach. Pamiętam, że powiedziałam wtedy, oczekuję, że następnym razem, kiedy będziesz chciała pomalować, poprosisz mnie o kartkę, bo kartki służą do malowania. Muszę Wam powiedzieć, że kiedy zrobiłam to wtedy po raz pierwszy, mina mojego dziecka była bezcenna. Ona po prostu, nauczona innych reakcji, sparaniała. Kiedyś pamiętam, zastosowałam to do mojego syna, który mówił, że zawsze, kiedy wracam z pracy i otwieram drzwi, to drę się od wejścia. Oczywiście. I wtedy była taka sytuacja, że poprosiłam go o wyrzucenie śmieci. Ba, przygotowałam nawet te śmieci i postawiłam przy drzwiach wejściowych. Kiedy weszłam po pracy do domu i zobaczyłam, że te śmieci są niewyniesione, czułam, jak zbiera we mnie furia, ale postanowiłam się opanować. Podeszłam do niego do pokoju i powiedziałam, synu, widzę, że śmieci są niewyrzucone. Literka F, stwierdziłam fakt. Następnie przeszłam do mówienia o swoich uczuciach. Jest mi przykro, kiedy tego nie robisz, ponieważ czuję się najzwyczajniej w świecie oszukana. Literka U jak uczucia. Potem przeszłam do literki K, czyli powiedziałam o konsekwencjach. To, że nie wyrzuciłeś śmieci, nie tylko powoduje, że czuję się oszukana, ale też powoduje, że gdzieś tam po drodze tracę do ciebie zaufanie. To była literka K i na koniec powiedziałam o moich oczekiwaniach. Oczekuję, synu, że kiedy obiecujesz coś mi, to dotrzymasz tego słowa. Tak robią ludzie dorośli i odpowiedzialni. Mój syn też wtedy dziwnie się zachował, ale od tego momentu staram się tą filozofię Foucault stosować w życiu coraz częściej. Jeśli ty również reagujesz w życiu do dziecka, czy do współmałżonka, czy do kogoś z rodziny, czy w pracy do pracownika nieadekwatnie do sytuacji, albo myślisz, że powinnaś zachować się inaczej, następnym razem zastosuj po prostu filozofię Foucault. F jak fakty, U jak uczucia, K jak konsekwencje i O jak oczekiwania. Jeśli Ci się podobało, napisz komentarz. Ja zapraszam Was na mój kanał na YouTubie, Marzena Śmigielska. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.